W kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj odcinek samemu. Z okazji tego, że zrobiłem 100 tysięcy kroków. Odcinek bardzo luźny, bo myślę, że nie będzie tutaj żadnych cięć i żadnych tam wstawek, ani takich podobnych rzeczy, tak jak ostatnio robiłem odcinek samemu. Tak powstawiałem tam jakieś piedoły, jakieś tam efekty. Dzisiaj odcinek taki luźny, jak ktoś pewnie słuchał podcastu od Szmeksa, od Szmeksego, nie wiem właśnie jak to się odmienia Od Szmeksy, to będzie wiedział o co chodzi Taki luźna, luźna pogadanka I dzisiaj opowiem, nie wiem właśnie czy opowiem Bo chcę żeby to było tak około 20 minut ten odcinek wyszedł Żeby to nie było za długie Bo myślę, że nie będzie wam się chciało tyle słuchać Mojego samego, samego mnie Więc odcinek taki dosyć krótki, jak na podcast i odcinek, w którym odpowiem na pytania, które zadaliście mi na Instagramie, czyli można powiedzieć takie moje pierwsze prawdziwe Q&A. Fajnie, bo możecie sobie to puścić w tle, nie musicie tego słuchać. Były pytania odnośnie tego mojego challenge'u, bo ogólnie miałem, ten odcinek miał być o tym challenge'u, gdzie szedłem i coś mówiłem, ale cieszę się w sumie, że nie nagrałem tego odcinka, bo byłby on przekłamany, ponieważ to, co się, to, co się działo na ostatnich 10 tysiącach kroków, to naprawdę no masakra, to, 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 to tego nie potrafię opisać to co miałem w nogach e, autentycznie taka niemoc, żeby po prostu zacząć biec. Także jak teraz idziesz, to spróbuj się zacząć biec, dlatego nie potrafiłem po prostu zrobić, nie potrafiłem przyspieszyć. E, Niemniej, właśnie o tym sobie tam porozmawiamy, e, porozmawiamy sobie też. No, odpowiem na kilka pytanek. Zacznę od tego właśnie na temat kroków. I dostałem na ten temat trzy pytania, i pierwsze z nich to jest: czemu aż tyle kroków plus czy kolana nie bolą? No więc, tak, sam challenge to jest 100 tysięcy kroków w ciągu jednego dnia, i tutaj, no, jakby to powiedzieć, to było celem, to było celem, celem było przebicie 100 tysięcy kroków, ale w trakcie stwierdziłem, że to będzie dla mnie za mało, że jestem bardziej ambitny i nie gram, nie gram, no właśnie nie gram tego challenge'u, nie, nie idę po to, żeby nie przegrać, tylko idę po to, żeby wygrać więc stwierdziłem, że idę faktycznie na 120 tysięcy kroków i dopiero jak to osiągnę, to będę zadowolony z tego, że to zrobiłem nie? czyli zrobiłem 120 tysięcy kroków i, i, dla, i dlatego, że po prostu cały dzień chodziłem jakby już poświęciłem na to cały dzień, więc dla, dlaczego by tego nie dokończyć do końca tak to powinno być zrobione i było miejsce na więcej. Idzie zrobić na pewno 125 tysięcy kroków. Gdybym się przemęczył jeszcze godzinę, no to by to wyszło, ale już naprawdę nie miałem, nie miałem siły. Też to trochę źle zaplanowałem z jedzeniem. Mimo wszystko zjadłem za mało. Zdecydowanie za mało zjadłem. I też powinienem coś sobie kupić na trasę, właśnie na tą ostatnią taką dobitkę. I czy kolana nie bolą? No więc, tak. Ogólnie bolą całe nogi, ale bardziej od kolan bolą biodra. Kolana bolały przy tysiącach czterdziestu, Tak wiecie, yy, pod rzepką. Jest ten, taka, 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 taki, nie wiem jak to się nazywa, nie znam aż tak anatomii nóg, żeby tutaj powiedzieć, jak ta kość się nazywa. Yy, od kości piszczelowej jakby, pod kolanem, pod rzepką. Jak ktoś kojarzy, to niech napisze yy, w komentarzu na YouTubie, yy, co tam jest, co to jest za kość. Ta kostka tak bolała. I, i, i tutaj właśnie yy, no, to bolało, ale później to przestało. Jakby ja w ogóle odłączyłem od mózgu takie myślenie, że mnie coś boli, że wiecie, jakby miałem klapki na oczach i po prostu albo biegłem, albo, be, albo szedłem. I na przykład, jak biegałem, to totalnie bez słuchawek, bez telefonu, po prostu patrzyłem i na mą kroków i robiłem sobie na przykład 1500 kroków biegiem i 500 kroków później spaceru. Takie jakby interwały, nie? Tego takie spokojniejsze no i tak to, to wyglądało eee, dobra i myślę, że możemy przejść do następnego pytania i to było pytanie, które dostałem na 60 tysiącach czy na 50 tysiącach, powiedzmy, że 60 tysiącach kroków i to było pytanie czy nie mam odcisków eee, odciski mam, eee, ale nie są takie wiecie, że nie mogę chodzić, bolą szczególnie na początku, gdy zakładam buty i, i zaczynam iść to wtedy to faktycznie te, te, te. stopy bolą, nie? Są to odciski, ale nieźle, nieźle, da się przeżyć. I też jak szedłem, no to ich totalnie nie czułem, tylko dopiero na drugi dzień. Ale takie pytanie było. I jeszcze jedno było pytanie odnośnie tego, czy jakbym miał wybrać, czy jakbym miał wybrać, iść ca chodzić cały dzień, a siedzieć na krześle cały dzień, to co bym wybrał? to by było y, chodzić chodzić cały dzień, bo mogę więcej zjeść <noise> mogę więcej zjeść i, i ciekawiej nie? jednak chodzić niż siedzieć no jednak wolę sobie chodzić cały dzień gdzieś sobie pójść, może kogoś spotkam po drodze, aniżeli siedzieć w, na krześle w domu i nic nie robić praktycznie więc takie tam pytania były i teraz przejdę do pytań związanych z siłownią mm, że tak to ujmę Takich fit, pytań, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale jeszcze chcę podziękować Weronice, która napisała, że może nie pytanko, ale Twój profil jest mega wartościowy i ty, mimo młodego wieku, i tam ucięło już dalej, ale podejrzewam, że tak dużo wiesz albo coś takiego. I dziękuję Tobie bardzo. Ostatnio coraz częściej dostaję takie pytania, więc bardzo Wam dziękuję, że doceniacie coś takiego i to tylko potwierdza, jakby po raz kolejny, że. Wiek to tylko liczba, a niekoniecznie coś trwałego, ustalonego, i to działa zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No, tylko że trzeba, się, trzeba to faktycznie udowodnić. Ale też pamiętajcie, że im starsi jesteśmy, tym bogatsi w doświadczenia, więc yy, pomimo, że wiek to tylko liczba, i tak dalej, uważam, że starszych należy wysłuchać. Niekoniecznie nimi się kierować, tym co faktycznie mówią, że to wszystko, co mówią, jest prawdą. Ale należy ich wysłuchać. I dobra, idziemy dalej. Pytanie. Kolejne. Co sądzisz na temat robienia brzucha na każdym treningu? I tam dalej ucieło. Tam nie, moim zdaniem chyba czy coś takiego. Uważam, że jest OK. Tym bardziej na każdym treningu, bo trening mamy. Hmm. Powiedzmy, że jak chodzisz na siłownię no to 4 razy w tygodniu, to jest taka średnia, co zazwyczaj się chodzi ale nawet te 5 razy w tygodniu jeśli nie robisz yy, brzuszków może nie, że brzuszków, ale wiesz, allahów tylko i wyłącznie plus jakichś tam twistów yy, na skosy yy, bo to by były totalnie głupie ćwiczenia tylko robisz ćwiczenia w na core, tak zwany yy, na spięcie tego brzucha yy, żebyś był po prostu silny yy, w tym brzuchu no to wszystko jest ok warto robić brzuch na każdym treningu Szczególnie, gdy mamy do czynienia z wadami postawy. Ja nawet teraz robię brzuch codziennie. I to nie są ćwiczenia właśnie coś jak allahy, tylko to jest typowy core. Dead bugi, czyli martwe robaki. Jak ktoś nie wie, ja będę podawał angielskie nazwy ćwiczeń, także jak ktoś chce wpisać sobie w YouTube'a, to niech sobie wpisze i zobaczy, o co w tych ćwiczeniach chodzi. Dodatkowo bear crawl, czy też... Kurczę, zapomniałem tego, nazwy tego ćwiczenia. Side plank i inne tam jeszcze jest jakieś ćwiczenie. Badass Plank także takie ćwiczenia jak najbardziej codziennie możemy robić ten brzuch. Nawet i mówię nie hipertroficznie, a właśnie jako spięcie tego brzucha. I niech też nie będzie nie wiem 50 serii, tylko normalnie z tym brzuchem, żeby go nie przystymulować, żeby go nie zajechać, bo tak naprawdę każdą partię można robić codziennie albo prawie każdą partię tylko wszystko, wszystko opiera się o to jak bardzo damy, jak wielki damy bodziec temu mięśniu także to jest najważniejsze i dobra, idziemy dalej jeśli ktoś jest na redukcji i spożywa na przykład 1800, ale jednego dnia zje 2000 i następnego 1600 kalorii czyli obecnie o te 200 kilokalorii spożytych, to się nic nie dzieje liczy się średnia i tak, bardzo ładnie to odpis, opisałaś Dokładnie tak, jak no tutaj piszesz, liczy się średnia stałego tygodnia, nie liczy się jeden dzień. No przykładowe, ja, ja właśnie, miałem zjeść w dzień challenge'u, bodajże kalorii, między, zależy, zależnie ile kroków zrobię, albo powiedzmy, że 6000 kilokalorii nie? To nie zjadłem tego, to się mogę przyznać, ale zjem to na drugi dzień. Rozumiesz? Także to, to, to jakby sama y, takie, tak to jest uśrednione, że jakby sama synteza tych protein, to też nie jest tak, że jak ty nie zjesz jednego dnia e, Twojego zapotrzebowania na białko, które przykładowo wynosi y, 200 gramów, to coś się stanie, tylko tam zjesz 170. To na drugi dzień zjesz powiedzmy te 230 i też będzie po, wszystko ok. Nie? To, to nie jest tak, że ty nie urośniesz, czy tam mięśnie ci spadną. I tak samo jest z. Y, właśnie z kaloriami tym bardziej z kaloriami i myślę, że tak na tym możemy zakończyć i teraz pytania czy tutaj jeszcze jakieś było związane z jakie książki o dietetyce polecasz dietetyka sportowa obydwa, obydwa wydawnictwa już tutaj nie będę mówił jak jak piszecie dietetyka sportowa to będziecie mieć i tam Gawęcki jest dobry, nie? Ale to wiecie: no większość informacji możecie znaleźć za darmo w internecie. Tylko się interesujcie tematem, a niekoniecznie kupujcie książki. Tym bardziej, jeśli na nie, nie macie funduszy przeznaczonych i nie wiecie, czy to jest jeszcze na pewno to, co chcecie robić. Bo też nie do mnie to pytanie. Ja nie jestem dietetykiem i nie będę tutaj nic polecał w ślepo, gdyż sam jeszcze nie za wiele przeczytałem na ten temat. Niemniej polecam właśnie sporo profili na Instagramie, takich jak Dietetykanie na żarty, czy M. Ckowiak Nutrition, Dietetyczny Luz. Jest naprawdę masa tych profili. I, i, i też jak kogoś dietetyka jara, że tak to imię, no to myślę, że to pytanie jest bardziej do dietetyka niż, niż, niż do mnie. Dietetyczka Nati oczywiście też bardzo fajny profil, także sobie zobaczcie. I jeszcze... Czy mamy już... Tak, ostatnie pytanie, takie z, z, ze świata fit. Później już są pytania do mnie, stricte skierowane. Kiedy uważasz, że powinno się dodać kilokalorie na masie? Gdy stoi waga, czy tylko gdy stoi i tam ucieło? Ale podejrzewam, że progres na siłowy. Czyli dodajemy tylko wtedy, a nawet nie zawsze wtedy, gdy widzimy, że stoi na kilogramy na sztandze. Jeśli stoją kilogramy na sztandze, no to wtedy... Powinno się dodać tych kilokalorii, lub jeśli cały czas waga się zwiększa, a te kilogramy dalej stoją, to oznacza, że albo mamy do dupy plan, jesteśmy zajechani i potrzebujemy deloadu ym, lub coś jest nie tak z, z, z całokształtem, nie? Bo można wszystko spierdzielić tak naprawdę. A właśnie, jeśli dni idą na kilogramy na sztandze a, stoi, a waga stoi, to dodaj kalorii jeśli... A kurczę, zaschnęło mi w gardle, się napiję. A jeśli te kilogramy na sztandze idą, a waga stoi, to i tak nie dodawaj, bo wszystko idzie w dobrym kierunku. Nawet lepiej dla Ciebie. Ja tylko uważaj na ten, na ten plan, jaki tam masz ten plan, bo mówię, możesz, można łatwo spierdzielić plan i dać sobie za dużo, bo wiesz, stwierdzisz, że Ty się z tego zregenerujesz, a nie zawsze nawet według badań jest lepiej nie dostymulować mięśnia niż go zajechać, nie, bo i tak się zregeneruje i tak i w końcu w konsekwencji w dłuższej perspektywie zrobisz większą, większy bodziec dasz niż yy, zajeżdżając w mięsień na każdym kolejnym treningu yy, i dobra, co kogo zabrałbyś na bezludną wyspę? Ech, czy kogoś bym zabrał? Ech. myślę, żebym zabrał mojego kolegę dobrego nie będę mówił, którego, bo może większość sucha i, i, się, i się wyda, który, który, którego bym zabrał, ale myślę, że mojego jednego kolegę bym zabrał na tę bezludną wyspę, bo we dwóch zawsze raźniej, a jakbym miał jednak jakąś rzecz wziąć, to, to to nie, bo nie dogadam się z tą rzeczą. A zawsze kolegę można sobie z nim zamienić parę słów i sobie nawzajem pomóc. I można więcej osiągnąć. A poza tym, co to jest za życie samemu. To już nawet wiecie spróbujcie sobie coś takiego pomyśleć, że wiecie, jakimś nieszczęsnym trafem jest koniec świata spada meteoryt na ziemię i wy zostajecie jako jedyni przetrwaliście, jesteście najbogatsi w historii ludzkości, no bo wszystko do was należy, wszystkie pieniądze, wszystkie budynki i tak dalej, wszystko należy do was, tylko wy zostaliście tylko, że jakby i tak to nic nie daje, bo nie możecie zrobić tego no nic z tym nie możecie zrobić. Po prostu nie macie nic komu sprzedać, nie możecie nic zbudować albo no, nie macie w ogóle dla kogo, nie? tego zrobić. Także tak sobie pomyślcie. Albo no, bym jak myśląc już tutaj bardziej może nie, nie wiem właśnie jak to nazwać fizjologicznie, bardziej ewolucyjnie, o bardziej ewolucyjnie, no to wziąłbym jakąś dziewczynę. Oczywiście wi wiadomo, z jakich względów i tu nie ma co do śmiechu, bo jest to po to, żeby. No to jest na bezludną wyspę, więc bym wziął kolegę, ale jeśli bym miał postawi postawiony został pod takim tym, że zostawiam jedną rzecz, no to wolałbym, żeby ludzkość przetrwała, niż żebym. Ja sobie nie wiem, świetnie żył. Nie. Takie, takie tam dywagacje. I tutaj są pytania, kurczę, ale to takie pytania są, już wiecie. Takie troszeczkę zbyt prywatne, nie? I też to mi się wydaje, że osoba, która je troszeczkę chyba zadawała, nie, nie przesłuchała tego, o co chodziło, żebyście mi zadawali pytania, bo. Bo, bo tutaj no, no ciężko mi odpowiadać na takie pytania, też one się często pojawiają, ale dobra. Jaka średnia w szkole? Nie liczyłem. Ulubiony posiłek owsianka Jaki cel sylwetkowy? Na ten moment jest wyleczenie się z kontuzji, yy, powzmacnianie wszystkiego co jest słabe. Także jakby stricte określonego celu nie mam nie mam sylwetki, do której dążę. Bardziej mnie kręci siła i sprawność aniżeli piękny wygląd i, i nie wiem, i włosy na żel. Choć lubię sobie postawić, ale nie tak, że mi się świecą. Wiecie, wiecie o co chodzi? Lubię, czy, lubię i po, jestem zdania, że trzeba wyglądać ładnie. Trzeba wyglądać schludnie i trzeba wyglądać. No tak żeby wiecie, nikogo nie, nie, nie zrażać do siebie. Takiego zdania jestem. I czy coś tu jeszcze jest? Bo też mówię, to jest odcinek, odcinek bardzo na luzie. Tutaj nie przeglądałem nawet za bardzo tych pytań. Jak tam u mnie? U mnie jest. OK. Jest okej. Jest okej. Okay. Okay. Zawsze, zawsze może być lepiej. Jest ok, jest mocno, jest produktywnie. Staram się jak najlepiej wykorzystać ten czas, który teraz jest nam dany, bo jest go naprawdę, naprawdę sporo i głupio go przesiedzieć na telefonie. No, sporo się ostatnio wydarzyło u mnie, także dużo myślałem, dużo zrozumiałem. Parę rzeczy się wydarzyło. No, i zobaczymy, jak to będzie dalej. To się wszystko będzie kulać i dobra i chyba myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania które tutaj które tutaj zostały zadane także bardzo wam dziękuję a jeszcze, jeszcze tutaj wracając do tych 100 tysięcy kroków to no było ciężko, było ciężko też parę rzeczy jakby w trakcie tego całego procesu przechodzenia tego się pomyślało i tak w sumie wiecie, jak tak chodzisz chodzisz sam to rozumiesz jak, na czym polega ten świat. Że nieważne co by się działo, nieważne co by, co by jakby inni ludzie o tobie tam mówili i tak dalej, tak zawsze gdzieś na końcu musisz polegać tylko i wyłącznie na sobie. I to tylko pokazuje, żeby się nie angażować w. Zawsze zostawiać sobie jakiś margines błędu na to co robimy, na to co mówimy. Żeby nie dawać zawsze z siebie 100%. I tu zarówno chodzi o to, co robimy na co dzień, jak i to, co robimy w stosunku do drugiej osoby. Nie? I, I żeby się nie zrażać. Bo jeśli by mi nie wyszło, to bym podszedł do tego pokorą. Ale najważniejsze jest, żeby przy takich właśnie rzeczach budować siebie samego. No, żebyście to, to zrobi, robili dla siebie wszystko, a nie żebyście to robili na pokaz dla kogoś. Żeby, nie wiem, zdobyć uznanie. I na takiej zasadzie. Także, jeśli nie wiem, chcesz iść na siłownię i robisz to dlatego, żeby się spodobać jakiejś dziewczynie, to nie rób tego, dopóki nie uświadomisz sobie faktycznie, po co to robisz, bo to powinno, te po co powinno być dla ciebie, a nie dla kogoś. Ale dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć. W kolejnym odcinku, jakich gości byście chcieli zobaczyć, i ja życzę Wam udanego dnia. Także trzymajcie się, cześć, i na razie.